Turbo siema. To ja, Turbo Kozak. Wszystkim widzom dzisiejszego odcinka Turbo Kozaka mówimy w przenośni i dosłownie siema. Ponieważ w dzisiejszym odcinku Turbo Kozaka będzie dla Państwa strzelał Rafał Siemaszko, Arka Gdynia. Rafale, już na samym wstępie dobra informacja dla Ciebie. W dalszym ciągu w Turbo Kozaku bez systemu VAR. A to może sugerować dobry wynik. Może. Zobaczymy, co się da zrobić. Myślałem, że w bramce będzie Sławek Szmal, ale jest Gabor, także będzie dobrze. Ty naprawdę myślisz, że to jest gorszy bramkarz niż Szmal, czy lepszy? Nie, gdzie? No, lepszy niż Szmal? Poziom jest podobny. A, no. Kasa, misiu, kasa. Otóż pogromca Turbo Kozaka. Pogromca Turbo Kozaka. Widzę, że wszystkie odcinki oglądałeś. Ostatnio. Już na wstępie. Przejrzałem, nawet dzisiaj zobaczyłem. Już na wstępie masz u mnie forę. 3, 2, 1 i powodzenia! O kurczę! Tuż ale obok. Poszedł! Niestety mnie! Odnoszę wrażenie, że tu nie będzie kiwania. Kurde, w życiu! O, ale dawaj jeszcze, dawaj! Patrz! Nie mam pomysłu. Gdzie wcinka? Przecież kurde, się odbijał tego drewna. Ojej, wcineczka była! To wymyślone na poczekaniu. W ogóle ten program nie jest pode mnie. Karne nie strzelam, rożne nie wkręcam, nie wrzucam. Z połowy nie kopię, nie podpowiadam. Z autopsji ci powiem, że jak będziemy gadali, to on myśli, że wcinka zostanie ci w środku, więc obojętnie, który róg. Zostaje do końca i piłki szukasz za torami. Nie! Brawo! Takie najbardziej bolą bramkarzy. Kurde, wczoraj tak nie szło. Czuję 3 na 3! Ojej! Intercity! Grzegorz, co się dzisiaj dzieje z tobą? To się bo tak wydaje, że to było mocne. Niby przyciągasz, ale jednak nie. Tu padło nazwisko Sławek Szmal, zarzuty w okolicach twarzy, pół drużyny się rzuca do gardeł. Widziałeś ten szalik? Widziałem, to jest tak, biały tak. Kruk. To jest proszę biały kruk. Arka Gdynia, Mutuland. Kurde, blisko było, co? Było, bardzo blisko. 2 minuty, ale co zrobić? Za rok. Życzę ci, żeby tu było... Za rok. Dobrze. Za rok już? No jasne. Z rozbiegiem? Chyba nie! A jak się pomylę i przebiegnę? Znów dziś. Tak, blisko! Teraz, proszę Państwa, żarty na bok, rozmawiamy o poważnych rzeczach. Wiem, że długo dochodziłeś do siebie po tej nomen omen niezręcznej sytuacji, ale teraz już wszystko w porządku? Że gdzieś tam to przeszło daleko? No tak, przeszło. Przeszło, ale naprawdę no nie było lekko. Bo siedziało to długo. Trochę mi szkoda było też sędziów, tak? No bo naprawdę no, też na nich to odbiło się sporo. No ale całe szczęście, w sumie większość chyba wziąłem na siebie, nie? Także... Ale rozumiem, że teraz już jest wszystko ok. Tak, tak. Nie chcę cię pytać, czy za drugim razem byś zrobił tak samo, bo ja ci powiem szczerze, myślę, że ja bym zrobił tak samo. Trudne pytanie, wiem. Bardzo trudne. Ale nie wiem, chyba nie. Chyba nie jednak? Chyba nie. To tyle. Dziś 16 metrów Rafał rzuci, nie będzie strzelał. Tak chcieli wszyscy kibice w Polsce. Tak. Rozumiesz się? Że tak, trzeba spełnić pragnienia kibiców. Dobrze, no to spełniamy. Rafale. Wow! 17, pasuje? Może być, tak, tak. Będzie śmiech, jak nie trafię w tarczę wcale. No, to będzie śmiech. Będzie, będzie. O! I co to, potrójna? Potrójna, jasne. Naprawdę? Grzegorz, sprawdź. Poprosimy. No i zobacz. Naprawdę? Brawo, Rafał. Dobrze! Right. Aj, aj, aj. Wyrównało się, no tutaj razy 3, tutaj teraz 2. Wiatr jest pomyślny. Trójmiejski jest zawsze pomyślny. Ojej. Nie wyszło. Aluminium? Zobacz, zobacz. Czekaj, czekaj! Uła! Powiem ci, takiego strzału jeszcze w życiu nie widziałem. Może bez butów, kurwa. Jak Grzegorz Rafał ustawi,
bo nie ma we wsi. Zobacz! Brawo! Tak jest! Tak jest! Grzegorz i jego magiczne ręce! No to czekamy. Ojej! Czekaj, bo wraca! Poczekaj! Tak! Jest! Czarodziej! Czarodziej! Nie wierzę, no nie wierzę. To jest twoje krzesełko? Tak, jestem 5 dych w plecy teraz, jak złamane. Ale u nas 10 punktów do przodu. No, ale w sieci chociaż. Tomek Haj to walił tam, gdzie ta dmuchawa, nie? Tak. No ale Tomek Haj to jest tylko jeden. No właśnie. Więcej wiary, więcej optymizmu. Znowu będzie śmiechu. Coco Jumbo i do przodu. Ale jest ogień. Nie, to ten wiatr jest taki. Tak, zmienny? Pewnie, że tak. Jedziemy, jedziemy. O, trener wyszedł. Gdzie? Kurde. Ale widzę prawidłowość. W lewo, w lewo, w prawo i teraz gdzie? Teraz środek. W prawo. Trener patrzy, następny mecz na pewno znowu na ławce, nie? Jak widzicie, panie trenerze, jak ja kopię. Co z nim zrobić? Nie wiem. Teraz nie wiemy, to może wpadnie. Tak, tak, jednak tak. Ten doping zrobił swoje! Rafał, z tego co wiem, w kręceniu jesteś dobry. Podobno. 3, 2, 1. Raz, 2. 3, 4, 5, ale idzie, 6! Trzynaście, ale tempo siemy, 14, 15 poszedł! Pazernie! Pazernie, uderz to! Pazernie, pazernie! Zrób swoje! Świetnie ułożona stopa! Czy na pewno to było nogą? Trzeba to sprawdzić. O Boże, ależ będą pisać w gazetach, on to znowu zrobił. Wiem, że w Gdyni rugby na wysokim światowym poziomie. Dokładnie. Nie daj plamy. 3, 2, 1. Trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć! Brawo! Chyba muszę się przerzucić na inny sport, to mi lepiej idzie. Tak się bał, proszę Państwa, taki był zdenerwowany. Dzwoniłem do niego trzykrotnie, mówi Bartek nie chce. Za czwartym razem zgodził się i co zrobił? Trafił poprzeczkę od tyłu. Trafił poprzeczkę od tyłu, jeszcze taki dobry wynik. Jak to jest, bo ja nie... No... Jak to się pierwszy robi? Raz mi się to zdarzyło. Dobra, no, improwizacja pełna i zobacz. No. Można jednak przejść góry. Rafale, to nie jest zwykła koszulka. To jest po pierwsze koszulka jego, Rafała Siemaski z numerem 11. Po drugie, jest na niej autograf. I proszę Państwa, przed chwilą właśnie odcisnęliśmy, Rafał trzymaj, jego prawą dłoń? Prawo. Prawą dłoń. To ta dłoń? Ta oto. Proszę Państwa, to jest unikat. Biały kruk na skalę światową. Koszulka z popisem Rafała Siemaszki. No i tutaj, proszę Państwa, jest ręka, o której obiecuję Państwu i Rafał także, od dzisiaj w Kanale Plus nie będziemy rozmawiać. Rafał Siemaszko był razem z nami. Rafale, podobało Dziękuję. Się? Dziękuję, fajnie, super. Czyli to jednak był dobry pomysł. Jednak dobrze przekonałem. Jednak tak. To tylko na sam koniec, ja wiem, że mieliśmy nie mówić, ale pomachajmy naszymi prawymi rękoma. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia.